Cześć, widziałem! Siemacie, myszka troszeczkę zaniżyła. Troszeczkę zaniżyłam. Dzisiejszy haul przedstawia czarny i rudy. Rudy jest na podłodze, dlatego że... O, czarny już też jest na podłodze, dlatego że oni lubią po prostu robić haul z podłogi. Dobra, a tak na poważnie? 22:35 zaczynamy haul. Jedziemy. Przyjechaliśmy przed chwileczką. Przyjechaliśmy, zaczynamy, bo dzisiaj się nie zanosi, żebyśmy skończyli, ponieważ mamy trzy takie siatki. Trzy, także wiecie, trzy te siaty. I 800 zł. 827 zł zostawione w sklepie. No ale jak gdyby... Nie dało inaczej się. Tak to właśnie teraz wygląda, takie są właśnie ceny. Jedziemy. Co zrobić? Oczywiście, no wiecie z czego jest haul, nie? Z jakiego sklepu? No. Auchan. Na A. Kawa Jakobs, taką dużą kupiłam, bo dla mamy na Dzień Matki będę miała, bo moja mama uwielbia Jakobs sypaną. No, także kupiłam. I jeszcze na Dzień Mamy taka śliczna, bardzo mi się spodobała bombonierka, no samo opakowanie, nie wiem jak tam w środku, ale opakowanie no po prostu, jak to mówi Artur, robi całą robotę. No, tak, to będzie, no i tam wiecie, jeszcze później jakieś kwiatki, ale to tak musi być. Ptasie mleczko waniliowe, dekorowane, takie porobili ładne opakowania, pewnie wiecie, no bo... Jakby inaczej. Jecie, nie? Przecież. Przecież jecie, no to wiecie. Jecie dziewczyny czy panowie? Czy pan jecie razem? To zakupił Artur, nie wiem. Na próbę. Nigdy tego bourbonu nie miał. Kupił na próbę. A może akurat dobra alternatywa. A jak cenowo w porównaniu do Jim Beama? 47 zł. To jest płyta? 0,7. 0,7. No to chyba podobnie, co? Nie, pół litra 6,59. 10 zł różnicy około. No to a jak litra kupujesz, to po ile? Po 65. Aha. Ale w Auchan był dzisiaj po 69. Po 60. Tak, 69. To dwie dychy różnice. 99, no. No ale tam jest litra. W Lidlu widziałem po 65. 0,7? Litr. O! Rudy! Co? Przestawiam, mebluję. Coca-Cola. Raz, no bo przecież do bourbona musi być. Tak. Proszę. Ja wzięłam takie... Nie wiem, co to są. Coś niby, że na ciosy, ale zobaczymy. Bo wiecie, w sobotę przyjeżdżają do nas goście, znajomi. To jest moja koleżanka, którą znam jeszcze nie z poprzedniej pracy, tylko z jeszcze poprzedniej pracy i już przez wiele, wiele, wiele lat się naprawdę, można powiedzieć, kumplujemy, przyjaźnimy, nie wiem jak to tam u was się mówi. No i przyjadą do nas ona z Piotrem, ze swoim partnerem. Wiola z Piotrkiem. Przyjadą do nas, bo ostatnio jak, bo oni są teraz... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bo oni przylecieli z Holandii na 3 tygodnie do, 3 tygodnie do Polski. No i jak byli ostatnio, tam, no ostatnio chyba, to my u nich byliśmy i wypadliśmy sobie do Sopotu na dyskotekę. No a teraz, wiecie, teraz my ich zaprosiliśmy, także no jakieś tam chipsy wzięłam, wiecie, i taki tutaj też dlatego alkohol i tak dalej. Aha, jeszcze tutaj mam obok, żebym nie zapomniała, 2 razy jajka ściółkowe. Widzicie? O, 40 sztuk jaj. O, o, teraz widzicie dobrze, no. Tak. Kupiłam takie pudełko, bo mi brakuje, nie wiem, chyba gdzieś przepadło, nie wiem, czy z czymś komuś dałam, bo miałam zawsze do zamrożenia takiej wielkości, to jest 0,8 litra, do zamrażalnika, wiecie, ja zawsze pietruszkę i koperek sobie mrożę,
No i gdzieś jedno mi wsiąkło. Mam od koperku, koperek mam, od pietruszki mi zaginęło, więc muszę teraz innego używać, a chcę mieć dwa takie same, więc jeden pudełek sobie dokupiłam, no. A tutaj dla mnie coś dla rozrywki i dla też myślę, że dla Violi, bo my to... Ona to w ogóle nie uznaje nic innego niż czysta wódka, a ja no, żeby jej potowarzyszyć, to też nie będę nic innego uznawała niż czysta wódka. I tyle, tak wygląda sytuacja. Tak myślę, że to będzie wyglądało, a jak nie, to wam opowiem. W świetnej cenie dostałam te puszki, bo taki jeden czteropak kiedyś kosztował 9,99, potem się zrobiło 10 z groszami, a teraz jest niecałe 9 zł, także... Kotkiki będą miały. No także grzechem by było nie wziąć, nie? Kotkiki, dla naszych synów. Kotkików. Kotkiki. Wzięłam też dużą butlę magii, bo się skończyła, a myślę, że wiecie, pamiętacie o tym, bo za każdym razem jak magii kupuję, to mówię, że uwielbiam Knor magii. No, najbardziej mi smakuje. Także, magii to jest potrzebne tak nam, przedstawia. Wiecie. Do rosołu bardzo lubimy. Ja tylko tak naprawdę używam magii do rosołu. Ja do niczego nie... I do zupki chińskiej. Czasami, o, do zupki chińskiej, ale też nie zawsze, bo ja lubię zupkę chińską taką, jaka jest i nie potrzebuję magii. Ja tylko magii używam do rosołu. Tutaj kupiliśmy takie smakołyki. Czasami dla nich na przeprosiny. Żeby któryś chciał się słuchać, to wiadomo, smakołyk. No. Potrzebny. Twaróg na sernik, kilogramowy, pudło. Włoszczowa. No. Tak też myślałam, że tak się stanie. Bo kochanie, miałaś brać brzeg. Brałam właśnie, teraz tak? Wzięłam z samego brzegu, z samego dołu, bo to jest najcięższe. No. Chciałam kupić prezydent, ale był tylko jeszcze 5 dni termin ważności. Było kilka pudełek, 5 dni tylko ważności i stwierdziłam, że no nie będę kupowała, więc trudno. Do lodówki? Tak, do lodówki. 3 razy mleko, tym razem kupiłam takie 3%, bo normalnie, słuchajcie, wykupione 2%. Pustka w sklepie dzisiaj. No, szok, co, ja nie wiem. Nie było w ogóle, wiecie, wyboru, nie było w czym wybierać. Także 3 razy takie mleko kupiłam. Zawsze kupowałam w tych okrągłych butelkach 2%. No ale... No normalnie o tym cenimy zawsze zawartość. Ale nie było, no to co zrobić? Sok pomarańczowy. Kupiłam jeden tylko jogurt, dlatego że nie kupowałam żadnych owoców. Już mi się nie chciało wracać, bo w ogóle zapomniałam o jogurcie, ale sobie później gdzieś tam dokupię owoce. Po prostu. W fajnej cenie 2,99 było Somersby, ale słuchajcie, chciałam, bo mówiliście o mango, ale nie było, no nie było, było po prostu dwie puste półki były od mango i też było 2,99, ale już nie było, więc było to i czerwone i biały bez. No więc kupiłam sobie dwa jabłuszka. Biały bez. No fajna cena. I jeszcze wziąłam sobie okocim Radler to. I co zawsze będzie mi to piwo przypominało? Wakacje. Zawsze. Już zawsze tak będzie, że to okocim będzie mi się kojarzyło z wakacjami w Zakopanem. Zawsze. Bo tam pierwszy raz w knajpie wypiłam to piwo i tak mi zasmakowało, że ja wszędzie później szukałam z siostrą, jeździłyśmy, szukałyśmy, w ogóle nigdzie. I to piwo zawsze już będzie mi się kojarzyło z tym miejscem. Czasami są takie momenty, nie? Że się coś pamięta tak bardzo, bardzo, bardzo i... Pierwszy taniec. No, pierwszy coś tam i drugie pierwsze coś tam, no. Tym razem taki smak wybrałam. Myślę, że też tobie będzie smakowało. Z wiórkami kokosowymi, jogurtem i pomidorami. Pomidoweń. No. Gdzie to leci? To tutaj. Wzięłam jeszcze takie z pysznym kurczakiem, takie, ale już otworzyłam, dałam Rudemu dwa, także czarny nie dostał, bo czarny jest na diecie. Między posiłkami.
zupki fo, jakąś większą ilość Artur wziął, ale na tutaj są dwie. Dwie ćwiartki od kurczaka. Naprawdę, mięsa to my dzisiaj praktycznie mamy bardzo mało. Mam tylko mięso mielone, pies kurczaka i te ćwiartki. Kaja, no mięso tu położę. Trzeba... No, byś wiedziała, co tak. Będzie położyć. Takie dla nich, jedno pudełko takie. Wzięłam gumy Orbit. Wzięłam dobrze? Tak. No. I takie wzięłam. Lubię je. Chociaż zielonych jeszcze nie miałam. Miałam niebieskie. I teraz na chwileczkę przerwa techniczna. Przerwa. Jestem po przerwie. Drugą siatkę dostałam, bo jedna się skończyła. Także tak. Pomidorki. Duża ilość. Piękne pomidory z Holandii. Piękne. Wzięłam magiczną gąbkę, ponieważ no tyle się naoglądałam dobrych opinii i filmików na temat magicznej gąbki. No nie wiem, czy akurat musiało być takie drogie, bo ponad 5 zł kosztowały te dwie, bo to jest akurat Jan niezbędne, ale innych nie było. Magiczna gąbka? Tak, to jest, jest gąbka, tak. Słuchaj, wiesz, ile jest filmików na YouTubie? Że podobno ściany czyści, jakieś brudne plamy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo z czego, wystarczy ją tylko zwilżyć wodą. I nikt nie rozumie jej fenomenu tej gąbki, ale jest po prostu podobno zarąbista. Ale co tam jest? Nawet jakiś płyn w środku, czy? Nie wiadomo, no coś jest, ale nie wiem co. To się tak nazywa? Magiczna gąbka? Magiczna gąbka. Gdzie to jest? Faktycznie. No, nie słyszałeś? Nie, pierwszy raz słyszę. No. Magiczna gąbka? I tu są dwie. I podobno, wiesz, bo ja czasami jak ściana jest gdzieś, wiesz... Co to, kucyki wypuściły? Nie wiem. No i ogólnie... No naprawdę, podobno jest świetna do ścian, do wszystkiego, no każdą plamę. Wrzucisz coś brudnego na ścianę i usuwasz, nie? Szok to jest, ale podobno tak jest. Zobaczymy, zobaczymy. Możliwe. Ja jeszcze, słuchajcie, naprawdę tyle, no już latami o niej słucham, jeszcze nigdy nie miałam, ale no muszę to w końcu wypróbować, bo jestem tak ciekawa, że szok. Słyszałem już o, najwyżej wiecie, straciłam 5 zł. Słyszałem o boskim napoju, o napoju bogów. To o takich rzeczach słyszałem, ale magiczna gąbka. No. Chusteczki uniwersalne. Kupiliśmy kartonik trawy, bo tam mamy takie miejsce przy hamaku, gdzie było drewno leżało i po prostu tam nie chce rosnąć, już jest po trawie, więc... więc no wzięliśmy. Wzięłam jedno opakowanie mięska mielonego, wieprzowo-wołowe. Wampir. Morliny, krakowska, sucha. Lubicie krakowską suchą? No. Oby tylko suszy nie było. Jedno takie pudełko dla nich. Dla najpiękniejszych z najpiękniejszych. Tak. Ser królewski z Kolna. Mlekpol. Mlekopol. Ser królewski, sier. Jest? Nie ma. Jest. Proszę. Jest? Nie ma. Jest. No i co? Zasmakował nam ten serek twaróg ziołowy. I znowuż wzięliśmy. No i znowuż wzięliśmy ze szczypiorkiem. Taki zestaw już chyba będzie obowiązkowy. Obowiązkowy. Chleb żytni. Proszę bardzo. Żyto. No i ja się teraz już żegnam z wami. Zaraz będzie Artur. Mamy dzisiaj tak, półtorej siatki ja, półtorej siatki Artur, żeby było sprawiedliwie, żeby potem nie było, że coś jest nie halo, nie? Wiecie, że jakaś niesprawiedliwość się stała i tak dalej. I zanim jeszcze odejdę, chciałam was bardzo serdecznie zaprosić na kanał Artura. Ja nie wiem, czy wy wszyscy wiecie, że Artur ma jeszcze swój inny kanał. Nazywa się Typowo Męski Punkt Widzenia. I tam on ma takie, wiecie, różne, dłuższe, krótsze filmiki, różne. Różni się ten kanał od tego. No bo wiadomo, ja jestem czerwcowalenka, on jest typowo męski punkt widzenia, także czasami
te same światy, czasami zupełnie różne światy, ale naprawdę bardzo Was serdecznie zapraszam do Artura na kanał. Jeśli jeszcze nie byliście, to wpadajcie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I teraz będzie występował przed Wami typowo męski punkt widzenia. Dzień dobry wieczór, cześć, witam Was, ja typowo męski punkt widzenia, a tak w ogóle to Artur. Cieszę się, że mogę dla Was... Was poznać. Dla Was prowadzić prezentację produktów, tak powiem po polsku. Oto pierwszy tutaj, tak trzymam, bo mała obsuwa wcześniej była. O, tak Wam pokażę. I tak powiem Wam, że ten Emmentaler, pierwszy raz jest u nas w domu. Gości u nas pierwszy raz. Wcześniej mieliśmy z szynką. Ale jeszcze jakiś mieliśmy, naturalny był tak, jeszcze. Tak, i jeszcze mieliśmy a la Gouda, coś takiego. Taki tak, bajery. Tak. Ale pyszne są te serki. Ja wiem, wiecie, słuchajcie, że są tłuste, niezdrowe, ale naprawdę bomba. I dlaczego niezdrowe? No bo tłuste. No ale za to moc jest, nie? Wiadomo, moc musi być. Jest praca, to i moc musi być, nie? Jest trening. I same E. No E tam. E tam, myszko, E tam. A pokazujesz, mówisz o tym, czy nic nie mówisz? Chciałem się zatkać tak, mówię. Kochani, a to jest twaróżek domowy. Odkryliśmy go po jakimś czasie, bo wcześniej w holach, nie wiem czy widzieliście, cały czas był ten wiejski. Ale odkryliśmy ten i teraz ten robi tutaj... Ale ten też kupowaliśmy wcześniej. Nie, nie, kochani. Jak nie? Nie. Nie? Ten teraz robi grę, słuchajcie, tutaj. On tu jest dominatorem, tak powiem. Tak jak sportowcą MSZ to jest. Sojowy, proszę. Sos, ja go daję teraz do wszystkiego. Ostatnio dawałem go do... I powiem Wam, fajnie smakuje, do takiej bułki. Ona jest tak poprzecinana. Kupuje się ją w Lidlu, w środku jest masełko takie, bułeczkę podgrzewam w mikrofali, tak gdzieś 30 sekund, ona się robi gorąca. Wtedy delikatnie rozlewam sobie ten sos sojowy, tak na talerzyku i sobie tak maczam tą bułeczkę, powiem Wam, że prima. Drugi przepis to wlewam tą, ale do dużego pojemniczka z twarogu wiejskiego, to tam jest chyba 200 czy nie wiem ileś tam. I mieszam sobie fajnie i też powiem Wam, super smakuje i z tą bułeczką jeszcze, ale wtedy do bułeczki już nie daję, nie? Sosu. Powiem Wam, rewelacja, to jest piechota. I teraz tak, o proszę, galaretka, taka alternatywa dla galaretek takich, których no nie ma akurat, no powiem Wam. No i co? I popatrzcie, popatrzcie. Oto ogóreczki konserwowe, już nie ostre. Na moim kanale, tam nie wiem, jeśli oglądaliście, albo jeśli nie oglądacie, to zapraszam Was. Tam w trakcie filmu pokazywałem, jak poszukuję różnych ogóreczków, w tym też degustuję ogóreczki. I tam znalazłem z Daytony, Daftony, ogóreczki bardzo fajne, ostre takie. No ale musiałem skończyć z tymi ogóreczkami ze względu na... Na buzię. Na wygląd mówię. Na wygląd. Też bardzo lubię... O! A co to czosneczek jest? Marynowany. O, nie zauważyłem, że szczyl tu jest napisane. No i co? Ostrego, no muszę się wystrzegać, kochani, ostrego, no. No po drodze możesz, nie tak, że dużo, ale po jednym możesz jeść. I też jeszcze wzięliśmy tak, bo chcieliśmy spróbować, lubimy generalnie, ogólnie próbować różne smaki, różne potrawy, przetwory, różne dania, a ja to w ogóle, a to jest papryka w zalewie octowej. Spirytus. Misiu, to nie jest papryka, tylko mini kolby. Mini kolby. Kukurydzy. Mini kolby. Mi się chili włączyło. O tym chili myślałem. Widzicie? Żeście się zagrali? Ze mną? Nie, to już jest taka godzina, słuchajcie, że już nikt nie myśli. I tu jest słój pełen ryby. O! I zero cebuli.
Wow. Bez cebuli? No, 0% cebuli. Mhm. Oście. Dobrze? No ciekawe, jak to będzie smakowało. No i zobaczcie, jak ładnie jestem ostrzyżony. Nie, to nie jest w okcie, to jest w oleju. W oleju? No, pani mnie ostrzygła, mam nową panią fryzjer. No się czasie nie chwal, bo wiesz. No mam, no. No na razie masz, ale zaraz, jak ci się tu ktoś podoba, to zamyka zakład albo coś. A do tego, a do swoich fryzjerów, wiecie co się okazało? Że jeden fryzjer mój w ogóle zamknął. Zakład, nie wiem, zniknął gdzieś czy co. Później wysyłał mi SMS-y, że mam do niego przyjechać na drugi koniec miasta. Ale ja nie będę jechał na drugi koniec miasta, słuchajcie. Bo tam się przeniósł, nie? A drugi barber najpierw nie odbierał telefonu, później przysłał mi SMS, że już jest. To, ale ja nie byłem akurat, wiecie, chętny do ostrzyżenia, bo byłem ostrzyżony. I teraz do niego dzwoniłem, żeby się ostrzyć, to znowu już telefonu nie odbiera. Ja nie wiem, o co chodzi to. Więc poszedłem, szukałem fryzjera. No dobra, nie będę was tutaj agitował. Opowiem wam kiedy indziej. Ale pokazujesz, czy ty pogadasz o fryzjerach? To jest hola, nie? Co ty robisz? To jest chlebek z ciarnuszką. Myszka... Nie, to jest z ziarnami. Zaraz skończysz opowiadać. Panie, z jakimi ziarnami? To z ciarnuszką. To jest z ziarnami. To jest z ziarnami, kotku. To jest ze słonecznikiem. A słonecznik nie ziarna? A co to? To są ziarna. Tak? Tak. To jest chleb z ziarnami, a to jest ze słonecznikiem. No dobra, kochani, to jest chleb z ziarnami. Myszka się poprawiła, ja mówiłem wcześniej. Dobrze. Zaraz, zaraz zakończysz przedstawianie. A to jest chleb ze słonecznikiem. Myszka się obsługiwała pierwszy raz. Krajalnice. No może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz samodzielnie. No, no także... Nie ma się czym chwalić, nie? Także nie bądźcie tacy ostrzy. Proszę, oto pieczareczki. Myszka wczoraj się mnie pytała o 12 w nocy, czy może tu smażyć pieczarki. Ja mówię, czy ty oszalała? Jak ja będę spał? Normalnie. A to się zaczynało dopiero, 12 w nocy. Pieczarki smażyć. No to ale dzisiaj sobie usmażyłam przed pracą i bez łaski. Ale bo kwestia jest tego typu, że my śpimy w salonie. Teraz tak, bo wyprałam, wiecie, tam wszystko powyprałam. Tak, bo wszystko jest w praniu i no i śpimy w salonie. A kuchnia jest oddzielona. Opowiadasz o tym? Tak, kuchnia jest oddzielona. Weź się skup na holu, bo zaraz zęby dostaniesz. Oto piękna cebula. Patrzcie. Duża cebula jest bardzo fajna. Im większa cebulka dla nas, tym lepsza, co? Nie. Nie? Ja wolę małą. Tak? Tak. A ja lubię. Bo ty lubisz dużą, ale zobacz, na przykład jak ja zobacz, o widzisz tutaj? No. Trochę tylko potrzebowałam i zobacz, zostało, a jakbym miała małą, to bym malutką tylko wzięła. Nie wiem, ja lubię dużą. Ziemniaki też lubię dużo. Ty wszystko lubisz co duże. A słuchajcie, a co? A jak faceci, nie? Jeden ziemniak obrany i ten. A jak ile masz, macie tego ziemniaków do obrania? A tam takie małe, nie? No wiadomo. I obierasz, obierasz. Pół godziny mija. Wy to jesteście leniwi? Na maksa. Twarożek, ten, który wam wcześniej powiedziałem. Proszę, kochanie. Dobra, tu postawię. Jeśli chodzi o sery te pleśniowe, to powiem wam, no tak wybrakowane wszystko było. No, nie wiem, jakby bomba. No, tak wybuchła. Jakby, wiecie, miał być nastąpić koniec świata. Nie wiem, no nie było co po prostu kupić. Kupiłem właśnie te lazury takie, no. Ich niech nie kupował już, no, nie wiem dlaczego. No, ale też nie miałem co kupić, nie? No, nie wiem, no, powiem wam, że... Jeszcze czegoś podobnego nie widziałem, żeby tak, takie spustoszenie w sklepie. Nie wiem, kto to... Co z tym? Wszystko... wykupione. A może będzie koniec świata, a my może niby, o tym nie wiemy. Niby drożyzna, słuchajcie, wszystko. No ale wykupione. Chyba jeśli ludzie coś muszą, nie? O, tu proszę, następny taki. O, taki chyba, nie, takiego nie mieliśmy. Nie, ja wymyśliłem taki. To jest boczniak, proszę, piękny boczniak, smaczny. Jak myszka zrobi, to paluszki lizać. O, tak? Tak, dobrze? Myślę? No co, dobrze ci powiedziałem? Dobrze? Oj, bardzo, no. Taki komplement. To co, przeproś teraz. Taki komplement, to wiesz, no. Na wagę złota jest. No.
Widzicie? Od razu sobie zaskarbiłem. No. Bułeczki. Piękne bułeczki. Z makiem. Najcudowniejsze z makiem. A mak jest... A, bo z tego się robi. No, no. To nic nie mówiłem. Wiecie, o co chodzi. Torożyk. Proszę, kochanie. Bo jeszcze jeden? Bo chyba, żeby mak siać... Patrz, i jeszcze jeden. Żeby mak siać, to trzeba mieć pozwolenie chyba, nie? Czy jak to jest? I jeszcze jeden. A to jest szyneczką? Był już jeden, to już dwa wziąłeś, tak? Tak, 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 tak. A to jest, słuchajcie, nasz puszysty z ziołami. Patrzcie, jak w teledysku. Tylko muzę pod to podłączyć. Pod te ruchy. Turek. Ja go chyba wynalazłem kiedyś tobie, co? Na Turek. Na Turek. Tak. Ale i tak, no to jest Turek, tylko że na Turek. Ale wiesz, to ja jest go chyba lepszy. Wynalazłem kiedyś, czy ale Max to jest lepszy z ogórkiem. A to był też, to jest z ogórkiem, ale Almet to uważam, że jest smaczniejszy. A tu piersi. Słuchajcie, piersi są, jeśli was interesuje, po 14,88. No, a ostatnio było po 17. Ostatnio było po 17. Kilogram. Dobra, przerwa techniczna, bo... Ryciu! Stolak, bo... Dziękuję. Ubrudziłem się. Przerwa techniczna. Dobra. Ryciu! Stolak. Dziękuję. Już po przerwie. Jakąś reklamę tu musisz wstawić. I teraz jest mleko zsiadłe na wybiegu. Bardzo dobre jest mleko zsiadłe z ziemniaczkami. Lubicie mleko zsiadłe z ziemniaczkami? I sadzone jajko. Sadzone jajko. Tak po... normalnie tak jak się jadło, nie? Jak się je. Po staremu, nie? A to są filety z makreli. No i co? Jakie najlepsze? Kochani, ale co robiliśmy do tych, co do tych tak filetów, mamy filmik nagrany, czy skasujemy ten filmik i powiemy teraz bezpośrednio. I tam tu możemy, no przecież. Dobrze. Więc mówię wam, kto wygrał rywalizację, jeśli chodzi o filety z makreli. A są, jest to Graal. Na drugim miejscu uplasowała się King, coś tam... takie King coś tam, no nie zapomniałem jak to się nazywa, ale w czerwonym, no, ale to jest na pierwszym w czerwonym opakowaniu, a na ostatnim miejscu ustka, słuchajcie, katastrofa, kot nie chciał tego jeść, także jakbym jakiś muł powiem, no ja nie wiem, proszę kochanie, oddaję w dobre ręce filety, to najlepsze filety z makreli. A na ostatnim miejscu przybyły, w liczbie trzech sery z Mlekopolu o nazwie Gouda, ser Gouda. Bardzo dobry, jeśli chodzi o, wiecie, jakieś takie potrawy, gdzie mięsko jest pod spodem, a u góry serek i to do mikrofalki się wkłada. Lubicie tak? Jeszcze pod serkiem. Dobry serek? Gdzie masz ten dobry serek? Dawaj! A jeszcze pod serkiem pomidorek. Prima. A nie na serku pomidorek? Nie, ja lubię pod serkiem, żeby pomidorek był zalany serem, nie? Żeby, wiadomo, nie uciekł. On tak jeździ wtedy ten. A ten pomidor zawsze, no, znaczy często bywa tak gęsto, że w różnym stanie skupienia. Tak jest, nie? Tak jest. No i tutaj proszę o to piękne, przepiękne batony korne. Patrzcie, jaka smukła linia. Kto je takie batony, taką smukłą linię ma. Patrzcie, chudy jest. Widzicie? Jakie te batony są? To jest dobra odpowiedź. Jest ich, słuchajcie, no całe pudełko, o tak,
Wam pokażę. Po prostu wzięliśmy całe 20 pudło. Sztuk chyba pani naliczyła. Tak? No, tak. To jest 20 sztuk. Bardzo dobre są, powiem wam. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Talia, osa już prawie. Smukły jak pszczoła. Jak bąk. Smukły jak bąk. Dobra, dwie siaty puste. Teraz będzie trzecia. A tu hoco banana. I jeszcze tak. Cebulka, ziemniaczki młodziuśkie. Ja ziemniaczki młodziuśkie. Słuchajcie, do wody ciach. I się gotują. I ze skóreczką powiem. A jeśli chodzi. Słuchajcie, o ziemniaczki ze skórką. Dziękuję naszej widzce. Napisała, że tam coś tam jest pod skórką. A ja przeczytałem zaraz po tym, po tym komentarzu, wpisałem ziemniaki ze skórką, gotowanie i pierwszy wynik, i że pod skórką jest najwięcej witamin. Co wy na to? No nie wiem właśnie. W pierwszym wyniku od razu, że jest najwięcej witamin. Że zgotowane ze skórką. Kochani, oto ogóreczki, bo ogóreczki lubimy bardzo, a zwłaszcza mizerię. Tak, a zwłaszcza mizerię. Lubicie też mizerię? My bardzo lubimy mizerię. Mizeria mi się kojarzy z obiadami w barze. Tak jak się kiedyś jadło, a kojarzy mi się też z mamą, nie? Z tatą. No nie mam już rodziców, niestety. Tak była mizeria. No, ale mama mi kiedyś i sama też lubiła gotować jabłuszko. Gotujecie sobie jabłuszko czasami? Mamy jabłuszko? No, gotowała jabłuszko sobie nawet w kubeczku takim. Miała metalowy kubeczek. I po prostu jabłuszko, no taka dieta, no. No tak lubiła, no. Jabłuszko. Przepraszam. To są chrupki. Gaduła się zagadał, już 10 raz dzisiaj. To są chrupki takie, goście przyjdą. Wiadomo, nie? Jak w Kogiel Model. Przyjechali ci na wieś, to szynki schabowe i tam inne, nie? A jak ci pojechali na imprezę do miasta, to paluszki i krakersy. Na stole. Kogielmowy tak było. A to są właśnie te. Zobaczcie. Nie wolno. Chipsy, lejsy. Nie jadłem ich nigdy. Myszka coś może powiedzieć. Nie jadłeś. Tak? Nie jadłeś, tylko tak? Nie pamiętasz. A, no to późno musiało być bardzo. Bardzo późno. A ja musiałem być wyjątkowo zmęczony. Bardzo zmęczony. Drugie opakowanie. Kitkaty. Drugie opakowanie. Dla kotków. No i folia aluminiowa. Proszę bardzo. No, bo folia aluminiowa przydaje się do... Na przykład kaszanki na grilla. Właśnie. Zawijamy kaszaneczkę. Z cebulką. Oczywiście. Wyjmujemy z flaka, albo flak zdejmujemy. Z cebulką. Z cebulką, bo tego kroimy cebuleczkę. Tak. Do tego wsadzamy tą cebuleczkę, do tego zawijamy, i robimy granacik, kładziemy na ruszcie i mamy piękną potrawę. Wszyscy ją lubimy, co? Bardzo. A wy lubicie kaszankę? Czy jak wam kaszanka wchodzi w ogóle? Ciekawi mnie. Jakie macie potrawy na grilla? Banany jecie na grillu? Czy co? No ja jeszcze nigdy nie. Ciekawe. Tak, jakbyście mogli coś powiedzieć. A tu popatrzcie. Bułeczki. Takie większe. Kajzerki, tak? Proszę kochanie. Patrz, szybko. Tak jak myszka ostatnio. Widziałaś? Widziałaś. Widzieliście? Znowuż makaronik. Do rosołku. Myszka będzie robić rosoły.
Wszystko tu musisz do mikrofonu, do tej, do zamrażary wciągnąć. Tak, bo kalafior. Bo oto spocony bardzo, kalafior czeka już, żeby no, się... No, ale się nie rozmnoży. Ochłodzić, okay. Chłopak czeka. Musi się ochłodzić chłopak. Chłopaczyna. Tutaj preparaty dla mojej dziewczyny, nie wiem, to jest, jakby to nazwać, takie coś do takiego czegoś i to powinno wam wystarczyć. Z takim czymś, no powiedz jak to się nazywa, no. Podkładki. Wkładki. No pod. Ja kończę ten temat, bo z anteny zdejmą. Bo zdejmą z anteny, na myszki będzie koniec. Tak. Oto od Henryka pana Kani. Od Henryka pana Kani. Od Henryka pana Kani. Szynka konserwowa. Panie Henryku, czekamy na wizytę u pana. Widzimy, że pan się angażuje bardzo, jeśli chodzi o działania reklamowe. Także my tu jesteśmy bardzo zainteresowani. Chcemy pana wspierać, poprowadzimy pana firmę, jakby pan chciał, to niech pan da znać, wyprowadzimy ją na prostą. A tutaj jest warzywa na patelnię, także drogie panie, drodzy panowie, a także wszyscy ci, którzy nie chcą obierać, wiadomo, kroić, macie tu alternatywę pokrojone. A jak to jest z witaminami? Nie wiem, ale myślę, że tu takiej strasznej chyba lipy nie ma, co? Nie? No, pewnie, że nie. No, można likać. Proszę, o, tu mamy znowuż, jeśli właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, lubicie kroić za bardzo, to macie tu już pokrojone. Szybko, rachciach, ciach, gotowe i no. Zrobione. I wyglądacie tak jak te, i wyglądacie tak jak te warzywa. Bo tak, jesteście tak. Zdrowi. No. I tak się zimni. Tak się zimni. Ja. Mówię ci, myszko, zdejmą. Zdejmą ten kamień. Ciebie zdejmą. Odpalą mnie. Będą odpalone. Oto mleczko piękne. O, jedna była, o widzicie, dlatego kupiłam, jedna była ostatnia. Butelka. Taka. Niezły odlot był. Od niezły odlot mleka. A to jest ser królewski z dziurami, piękne dziury. A jak było w zmiennikach? Sery jedli. A mamo, a co to, czy tato, a co tu takie dziury są w tym serze? Bo to dzieci pierwszy raz ser widziały. A dziecko mówi, bo to były, tam było jedno dziecko i drugie. A mówi, to tam Jolka zrobiła te dziury, ja widziałam. A mówi, nie, nic nie zrobiłem, żadnych dziur. Nie, to był w alternatywach, tak. Co, anioł paczkę z kitrełkiem. Ja, odjazd niezły. Bułka tarta. Patrzcie. Robicie bułkę tartą sami, czy kupujecie? Ja kiedyś robiłem, jeszcze jak moi rodzice żyli, robiłem z mamą bułkę tartą. Podłączałem, słuchajcie, do maszynki wiertarkę. No, taką mocną. Moja mama, wrzucaj tak. Od razu wylatywało. Proszę do mnie. U nas też się robi. Tak? Ja zamiast do tej rączki wiertara mówię wam, co za jadka była. Z wiertarką. Proszę bardzo. Chusteczek ogólnie trzy opakowania. Myszka używa, no. Lubi chusteczki. Pełno o. Chusteczek. Jeszcze więcej chusteczek. Jestem słynna. Chusteczkowa dziewczyna. Zachusteczkowana, a tu krew. To jest krew, to jest ketchup. Jak często oglądamy filmy, to czasami się zastanawiamy, czy to. Bo w różnym kolorze jest ta krew. Mm-hmm. Raz to jest sos, mam wrażenie, sos barbecue, a raz to ketchup jest, albo jakaś farba. Proszę, kochanie. Mm-hmm. Jakaś malarka, słuchajcie, tam gdzieś maluje. I ten scenarzysta, albo reżyser. Farby, ona mówi, gdzie moje farby. Proszę, oto warzywa znowu, warzywa mrożone, piękne, warzywa mrożone, piękne, zważone. Z kukurydzą. Z kukurydzą.
Słuchajcie, tak troszeczkę na luzie, bo powiem wam już, zbliżamy się do 24. Do 23. No nie, już zobacz. Zbliżamy się już. No faktycznie. Oto piękny sok, smakowity. Proszę, jak pomarańczowy. Pomarańcza się tam pręży. Od razu. Od razu. No i popatrzcie, popatrzcie. Idziemy za ciosem. Przed wami wystąpiły orzechy pistacjowe, prażone, solone o wadze 1 kg. Przeciwko nim staje czerwcowalenka i typowo męski punkt widzenia. W ilu rundach i kto wygra, Tomeszka może wam powie, jak da radę. O, ale paczka. Sędzią będzie kilogram, ja nie mogę. Ale wyglądają ładnie. Zobaczymy, jak będzie, nie? Problemem jest dużym, jak wiecie, jest dużo orzeszków nieotwartych, nie? No. Myszka wtedy zostawia mi je, nie? Żeby ja je dziabał. No tak. A co? To jest maszynka. Ja nie muszę wam mówić, do czego ja się do niej nie przyznaję. A kto się przyznaje? Nie wiem, może Rudy Czarny się przyznaje. Albo jakaś organizacja. A pamiętacie, ona się nazywała Basia Szapołowska albo Ewa Szapołowska? Nie, zaraz. Nie, to była inna. Ta, co w Sex Misji. Essa! Essa! Facet to twój wróg! Ha, ha! Komedia. Dobra, myszko. Facet twój wróg! Essa. Miód. Miód malutki dzisiaj taki. Dlatego, że przyjedzie do nas naturalny. A to jest co? Prawdziwy, to jest oszukany. Z Fukushimy? Tak, to jest od oszukanych pszczół. Myszko, proszę cię, przestań. To jest od oszukanych. Przestań gadać głupoty, bo naprawdę. To jest od sztucznych pszczół. Myszko, proszę cię. A słyszeliście o co ostatnio, nie wiem, czy to gdzieś pisali, czy ja to gdzieś czytałem, że w Katowicach, w mieście więcej miodu niż na wsi jest. Jakąś pasiekę mają, gdzieś ktoś. I że więcej miodu, nie wiem, ale o co chodzi. Wiecie, teraz to są takie wiadomości, że jak człowiek czyta, to nie wie, czy to prawda, czy to nieprawda, czy co, na różnych portalach. A tu patrzcie, liść laurowy i pieprz czarny, bo nie mamy już pieprzu czarnego. Tak. Skończył się i pustka jest, jeśli chodzi o młynek, nie ma czym już, wiecie, nie ma co mieć. No, i pieprz czarny. Oprócz tego. I pieprz czarny. I jeszcze pieprz czarny. Będzie ostre napełnianie. No. Po sam szczyt, nie? Myszka po sam szczyt napełni. Kiedyś tak, coś takiego czytałem. Ale to takie, wiecie. Coś takiego czytałem, kobieta miała napisane, chciałabym się wspiąć na szczyt. A dlaczego to powiedziałem? Po prostu, bo fajnie brzmiało. No, kochani, majeranek, proszę bardzo. Domowa spiżarnia, to są najtańsze przyprawy, jeśli chodzi tak, o to, nie? Tak, tak? Najtańsze. W takich opakowaniach szukajcie koloru żółtego. Jeśli będziecie akurat w Auchan, nie? Tu mamy zupkę pho. Jedliśmy zupkę pho w Warszawie. Ale nie taką, tylko trochę inną. Proszę, następna zupka. O tak powinna ona wyglądać. Jak grałem kiedyś w ogniwie w rugby i piłka leciała i złapa przykładowa łącznik albo ktoś z młyna, to mówił, tak się odwracał, młyn do mnie. Mój domny. A ja grałem w ogniwie na skrzydle. Mało kiedy do mnie piłka dochodziła. Bo chłopaki zawsze pazerota i wiecie.
polędwica z piersi kurczaka. Bardzo ładna, popatrzcie jaka. Bardzo ładna. No. Ja w ogóle nie wiem, fajnie było. O, to jest, a to jest aluminium, folia aluminiowa. Dwie kupiłam, no bo... No, graliśmy, właśnie, tak wam powiem, mecze międzynarodowe. Fajnie było. To były fajne czasy. Tylko, no, wiecie, no, lata minęły, człowiek się starzeje. Co ty gadasz, gdzie się starzeje? W którym miejscu? Nie ma już tego, tych ludzi, nie ma tego wszystkiego. Stare czasy minęły. To jest Oszą, Sergo, ja cię kręcę odjazd. Dzisiaj jest taki nietypowy horror. A to o wszystkich, o niczym, tylko o produktach. A to jest Hochland. I tu też jest Hochland. To co, Holandia? Hochland, tak? Czy tylko nazwa? Hochlik. Holand. A Holandia co? Dobry są w piłkę nożną? Holandrzy? Czy nie? Czy Portugalcy? Portugalia jest lepsza. Portugalcy. A tu ostatni produkt. Patrzcie. 1, 4. 1, 4. Widzicie? Magia kina. I to jest czekolada z Wawelu. Wawel, czekolada z Wawelu. No bo 8 złotych kosztowały te 4, dlatego wziąłem. No, ja już powiem wam troszeczkę, wyautowany jestem. Bo... Jest jedna gorzka i 3 mleczne i były 2,59 kosztowała jedna sztuka, a te 4 kosztowały 8 złotych, więc nie zastanawiałam się długo. Także dużo, ja dzisiaj powiem wam już trochę ten... A. I jeszcze mamy tak, bo zmieniły się, jeśli chodzi o etykiety na wodach, to mieliśmy troszeczkę tam zamęta z wodami. Szukaliśmy wód, nie mogliśmy ich namierzyć. U myszki zmieniła się też etykieta na butelce. Mi się zmieniła też etykieta na butelce. Gdzieś tam wypatrzyłem jeszcze starą etykietę. Także mam dwa rodzaje wody. Jeśli chodzi o mnie gazowane, ja lubię gazowane wody. Mam mineralną i źródlaną. Obydwie są gazowane. Myszka zawsze lubi lightową taką, delikatną wodę. I jeszcze jedną 5-litrową kupiliśmy taką. Tak. Myszka leje do swojego... naszego. Jak się nazywa? Ekspresu. Do ekspresu. I używa takiej wody. Ona co? To jest dobra, jakaś taka lepsza woda niż z kranu? Lepsza. No i rzadziej trzeba odkamieniać wtedy. No i rzadziej trzeba odkamieniać. Także dziewczyny i panowie, a także firmy, które mają ekspresy, nauczcie się tutaj po poradę przyjście. Myszka was obznajomi. A tu patrzcie. Oto papier. Tradycyjnie na zakończenie. Papier toaletowy. I złapać się. 20 rolek teraz można działać. Ostro. Jedyna rozrywka, jaką mężczyźni mają. Jak mu Helena mówi. O, kwerka. No, także wzięłam już, wiecie, zapas, bo naprawdę ostatnio nie było 10 rolek, tylko były po 8 rolek, więc stwierdziłam, że jak już jest, to trzeba brać, a nie się zastanawiać. Także no, dzisiaj taki... Trzy siaty opróżnione. Taki nietypowy haul, trochę na luzie takim, powiem wam, no bo też jesteśmy już no, zmęczeni bardzo. Jak się mówi, wyeksploatowani na maksa. Chciałem powiedzieć wymierzeni. Ty już idź spać. No co, żarty żartami, trzeba się pośmiać jeszcze. Słuchajcie, 23:25. A przed nami jeszcze... Wyrobieni chciałem powiedzieć. Wyrobieni. A przed nami jeszcze tyle pracy, że... Uspokój się! Uspokoisz się? No. Ale co, już po 22, więc można, nie? Kochani, co? W ogóle zobaczcie, jak Artur zawsze się opala szybko. Tylko brud. Dużo brudu. No nie, wiecie co, naprawdę, on trochę słońca tylko zobaczy i już jest brązowy normalnie. On na koniec lata wygląda jak... Na budowie trzeba dużo robić. Szok. A ja blada jak trup. Przy betonie. Dobra, dziękujemy za oglądanie, pozdrawiamy was serdecznie, zapraszamy do typowo męskiego punktu widzenia.
dawajcie łapki w górę, a ja dzwoneczki, naciskajcie, subskrybujcie kanał, będzie nam bardzo miło, trzymajcie się, do następnego, pa pa! I polecam wam kanał też Czerwcowe Lęki. No co ty nie oglądać powiesz? Oglądać do was, ty głupot. Ja, pa, pa. No to. Cześć, trzymajcie się.